odkryłem Geoportal. Jest to rewelacyjna sprawa. Bardzo ułatwia mi planowanie treningów, zgrupowań sportowych. Pokazuje bardzo szczegółowo, bardzo precyzyjnie lokalizację, którą poszukujemy. Geoportal to doskonałe narzędzie poszukiwania informacji przestrzennych. Jest największą bazą wiedzy o regionie. To cały obszar Kujawsko-Pomorskiego pokazany w postaci map. Geoportal powstał w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie, a realizuje go Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego. Wszystkie województwa w kraju realizują swoje systemy informacji przestrzennej w sposób rozproszony, gdzie każdy powiat osobno prowadzi zadania związane z informacją przestrzenną. Województwo kujawsko-pomorskie jako pierwsze w kraju zdecydowało się na zbudowanie scentralizowanego rozwiązania na poziomie wojewódzkim, co powoduje, że informacje są jednolite i spójne. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Geoportal województwa kujawsko-pomorskiego jest najczęściej odwiedzanym regionalnym systemem informacji przestrzennej. Korzysta z niego około 1000 użytkowników dziennie. Na geoportal Mój Region Info znaleźć można m.in. miejscowe plany zagospodarowania, ewidencję gruntów i budynków, zabytków, rejestr obszarów chronionych czy placówek oświatowych. Geoportal podzielony jest na dwie jakby funkcje takie. Funkcja jedna, która jest trybem publicznym, która pozwala na oglądanie mapy oraz zamawianie materiałów zasobu geodezyjnego zgodnie z prawem geodezyjnym oraz dostęp w trybie chronionym. Jest to dostęp dla użytkowników, którzy posiadają hasła i loginy dla rzeczoznawców majątkowych, dla wykonawców prac geodezyjnych. Geoportal to instrument pracy wielu specjalistów, inżynierów budowlanych, urbanistów, rzeczoznawców czy przedstawicieli Biura Nieruchomości. Inne portale pokazują tylko i wyłącznie przybliżone miejsca, natomiast ten geoportal pokazuje bardzo szczegółowo, bardzo precyzyjnie lokalizację, którą poszukujemy. Geoportal służy też mieszkańcom szukającym działki czy domu. Każdy z nas może z niego skorzystać i znaleźć miejsce do życia, wypoczynku czy pracy. Czerpie z niego znany muzyk, bluesman Sławek Wierzcholski, wirtuoz harmonijki ustnej, wokalista, autor tekstów i muzyki, założyciel nocnej zmiany bluesa. Odkryłem Geoportal. Jest to rewelacyjna sprawa, bo w jednym miejscu w internecie mamy wszystkie potrzebne informacje. Wszystko na temat działek, które są dostępne, które są na sprzedaż, wszystko o ewidencji miejscowości, wszystko na temat ochrony środowiska. Z geoportalu korzysta także Sławek Kruszkowski, wioślarz, reprezentant Polski w czwórce podwójnej podczas olimpiady w Sydney i Atenach oraz wioślarskiej ósemce podczas igrzysk w Pekinie. Zupełnie przypadkowo, szwendając się pod internecie, wszedłem na geoportal Mój Region Info. Mapa hydrologiczna, rewelacyjna rzecz, bardzo ułatwia mi planowanie treningów, zgrupowań sportowych. W naszej pracy bardzo pomocna rzecz, bo wioślarstwo to nie tylko woda, to również ląd, to miejsca, gdzie możemy sobie spokojnie na tą wodę zejść, ale przede wszystkim też z niej zejść. Dzięki temu geoportalowi dowiedziałem się naprawdę dużo fajnych, ciekawych rzeczy i znalazłem bardzo wiele miejsc, takich naprawdę godnych odwiedzenia i myślę, że będzie to takie narzędzie do mojej pracy, które zdecydowanie ułatwi mi tą robotę. Unikatowość kujawsko-pomorskiego geoportalu polega na tym, że buduje scentralizowane rozwiązania, w których uczestniczą powiaty regionu. W projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 bierze udział 111 partnerów, w tym 109 jednostek samorządu terytorialnego oraz Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wartość projektu to ponad 134 miliony złotych. Realizowany będzie do 2023 roku. Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi.